Cześć, jestem Farem, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, dopiero co wróciłem od rodzinki po świętach wielkanocnych. Aktualnie jestem 3 kilo cięższy i przechodzę do was dzisiaj nie dość, że z nadwagą, to jeszcze z nowymi sneak peekami. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie wszystkie nowe skiny, które zostaną dodane wraz z nową aktualizacją. Ocenimy je sobie w skali od 1 do 10 i sprawdzimy sobie ich cenę, ile za dany skin musimy wydać gemów. Umówmy, moi drodzy, się w ten sposób, że jeżeli pod tym filmem do końca dnia zostawicie 10 tysięcy łapek, no to w jutrzejszym odcinku zrobimy test któregoś z nowych zadymiarzy. Może to być Squeak albo Ibel. Wybór należy do was, napiszcie w komentarzu, którego zadymiarza chcecie, abym przetestował jako pierwszego. A teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem FAREL. Dziękuję ślicznie za wsparcie. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem FAREL, nagrajcie krótki filmik, podeślijcie na mój e-mail, a jeżeli twój krótki film pojawi się na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości Megaboxa. Zapraszam oczywiście jeszcze wszystkich po 200 IQ koszulki. Link do sklepu Pixie Shop znajdziecie w opisie, a teraz zaczynajmy. Moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej i jak słyszymy, jest nowa nutka lobby. Przyjemna, całkiem przyjemna i zaczynamy od razu z grubej rury. Będziemy testowali na samym początku skin do B, który nazywa się Arcywróg B. I ten skin został wybrany jako najlepszy skin w programie Supercell Make. Skin będzie dostępny w sklepie aż za 149 gemów. No i sprawdźmy, czy się na pewno opłaca wydać tyle gemów na taką czarno-białą B. Strzelmy sobie. Oczywiście, że chyba się opłaca, bo jak widzimy, pszczoła wystrzeliwana przez B ma inny kolor i w ogóle ona się jakoś tak fajnie mieni. Użyjmy teraz ulta. Czy ult też się różni? Oczywiście, że tak. A jak damy gadżecik? No nie, gadżecik niestety jest ten sam, ale jak widzimy, podstawowy atak oraz ultimate atak różni się. Dźwięki niestety są te same, a myślałem, że troszeczkę może ten głos został zmodulowany, ale niestety nie. W skali od 1 do 10 temu skinowi daję mocne 10, bo mi się naprawdę podoba. Skoro jesteśmy już przy B, no to spójrzcie, jaka przecudowna B, przebrana za kotka Neko, który symbolizuje w Japonii szczęście i pieniądze. Z pewnością nieraz widzieliście w japońskiej restauracji takiego kotka, który macha tak rączką. Jest przecudowny i ten skin będzie kosztował 79 gemów. Wypróbujmy go. Jak widzimy, nad B, nad głową lata jakiś taki mały kotek, ale to jest sweet, ja dziękuję. Jej podstawowy atak wygląda, jakby strzelała pierw zwykłym kotkiem, a później takim większym kotem, widzicie to? Albo jakimś, nawet bym powiedział, wkurzonym lisem, tygrysem, ryjówką, zającem. Wow, kozacko, strzelmy teraz ultimate atak, uwaga. Tak jest, małe jakby koty zostają wystrzeliwane. Przecudowny skin, no tutaj no nie ma co gadać w skali od 1 do 10. Dyszka, nie dość, że cena dobra, no to jeszcze animacje są kozackie. No niestety dźwięki są te same, jak były w przypadku zwykłej, standardowej B. Sprawdźmy teraz złotą wersję. Kolejnym skinem jest złota Neko B i jest jeszcze lepsza. Ma nad głową teraz złotego kotka. Na plecach ma jakiś taki plecaczek, nie wiem z czym w środku, ale to jest chyba plecaczek, że wrzucasz monetę, przekręcasz i miała wypaść jakaś zabawka. Okej, sprawdźmy teraz sobie tego skinka. Wow, ale on kozacko wygląda. To wygląda, jakbyśmy mieli odblokowany skin za 50 tysięcy golda złoty, bo tak samo się świeci. Strzelamy. O kurcze, nie no, ten atak jest jeszcze lepszy. Spójrzcie na to, wow, dwukolorowy atak, nie tylko jednokolorowy, dwukolorowy, niebiesko-złoty. Jak atakujemy postać, to jeszcze takie pazury, takie drapnięcie jest przeciwnika. Dajmy teraz ulta. Woo! Nie no, ten skin jest najlepszy. Ten skin będzie do kupienia za 149 gemów, czyli to jest droższa wersja, ale w skali od 1 do 10 daje 11. Już się nie mogę doczekać, aż będzie on w sklepie, naprawdę. Bi wygląda tutaj przekozacko. Już to nie jest pszczółka, to jest tym razem kotek. A ja koty uwielbiam, zresztą jak każde zwierzę. Nasz śpioszek Sandy też dostał skina i jest to latarenka Sandy. Tak on wygląda, przy pasie ma różne latarenki przyczepione. No i zobaczymy, czy jego podstawowy atak się różni. Sprawdźmy to. No i niestety Lantern Sandy też będzie kosztował 149 gemów. Okej. Fajną ma animację, jak stoi. Cały czas wokół niego pojawiają się jakieś gwiazdki. Zaatakujmy. Wow, nie no, kozacko.
ale przekozackie są teraz te animacje. Widzę, że tutaj, kurczę, Supercell zrobił krok milowy w tworzeniu skinów i stworzeniu nowych animacji do ataków. Uwaga, teraz jestem ciekaw, jak będzie wyglądał Ultimate Attack. Strzelamy. Wow, nie no. Ten skin jest warty swojej ceny. Naprawdę wygląda prześwietnie. Wow, po prostu nie mam pytań. W skali od 1 do 10, moi drodzy, no, chcąc nie chcąc, i tak daje mocne 11. Czy warty swoje ceny? Na pewno. Teraz zaśnijmy sobie, jak wygląda animacja. Zasypiamy. Okej, okay. Animacja wygląda normalnie, ale Ultimate Attack jest po prostu przepiękny. Spójrzcie jeszcze raz na to. Nie no, kozacko, kozacko. No to teraz przyszedł czas, aby przetestować Marszałka Ruffsa. W ten sposób wygląda ten... Nie no, ten ogonek jest zabawny. Nie mogę patrzeć, okej. Okay. Wypróbujmy sobie. Marshall Ruffs będzie kosztował 79 gemów. 79 gemów, moi drodzy. To nie jest dużo. Jak wygląda jego atak? Oczywiście, że jest nowy. Dźwięki są te same, ale atak jest nowy. Strzela on teraz odznakami. Walnijmy ulta, czy to poleci? Wow, wielka odznaka, która uderza w oponenta. Powiem wam, fajnie, fajnie to wygląda. Fajnie, że są nowe animacje. Jaram się w opór. Brakuje mi tylko tego, że nie ma nowych dźwięków. Ale dajmy jeszcze gadżet. Gadżet wygląda tak samo. W skali od 1 do 10 daję temu skinowi 9. Nie 10, bo jakoś tak mocno mną nie wstrząsnął, ale 9 jak najbardziej. A tak wygląda, moi drodzy, 8-bitowiec. Barowy 8-bitowiec, który będzie dostępny, kiedy zagramy 50 meczy w trybie Liga Mocy za prawdopodobnie 25 tysięcy gwiezdnych żetonów. Wygląda bardzo fajnie, bardzo agresywnie, ma w plecy wbitą kartę, z pewnością jest to karta Tary. Po prawej stronie stoi metronom, który wyznacza nam takt, tak chyba można to nazwać. Na górze jest flaszka Barleya oraz kapelusz, prawdopodobnie chyba Colta. Wow, wow, mi się naprawdę podoba, przetestujmy go. O kurcze, nowe dźwięki ma. I strzela nutkami, nie no, coś pięknego, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Dajmy ulta, leci ulcik. Wow, i na środku stoi teraz metronom, a nie jakaś tam wieżyczka. Teleportujmy się do naszego metronomu. Pyk! coś pięknego, naprawdę. W skali od 1 do 10 daje mocną dyszkę, ponieważ nowe dźwięki, nowe animacje, no i generalnie wygląda przecudownie. Wow! Czy wy to słyszeliście? Słuchajcie, jak gra. Pięknie. Edgar w końcu też dostał nowego skina, który nazywa się Szybki Edgar. Ja powiedziałem, że to jest szybka rączka Edgar. Ma fajne animacje podstawowe i wygląda przekozacko. Przetestujmy go. Taki Edgarek będzie kosztował 79 gemów. Spójrzcie na to. Bomba, 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 bomba. Niestety... Czekajcie, czekajcie. Ult. Atak i Ultimate Attack jest taki sam. Bynajmniej ja nie zauważam różnicy. Co mogę powiedzieć? Z racji tego, że to jest nowy skin do Edgara, no to na pewno jest plus. Cena też nie jest wygórowana, bo 79 gemów daje mocne 9. Mniej go nie ocenię, bo mi się podoba. Chociaż animacje mógłby mieć troszeczkę lepsze. Miss Fortune Tara! Wow, ależ wejście, ależ poza, jak to kozacko wygląda. Za taki kozacki skin a la Michael Jackson Tara musimy zapłacić 149 gemów. Wygląda przekozacko. Nowe animacje kart. Dajmy gadżet. Okej, okay, nasze postacie, które stworzymy, które wezwiemy, bo to są duchy, które wzywamy z zaświatów, niczym się nie różnią. Sprawdźmy teraz Ultimate Attack, ale podejdźmy sobie gdzieś bliżej i zultujmy tego bota. Uwaga, leci atak. Poleciał żeton. Okej, okay, czyli podstawowy atak i Ultimate Attack różnią się, więc to jest jak najbardziej plus. Sprawdźmy sobie jeszcze raz ulta tutaj. Boom! Jeszcze raz ulta tutaj. Boom! Jakiegoś takiego super wrażenia nie robi, ale sama postać, no spójrzcie na ten skin. No jest przekozacka. W skali od 1 do 10, no daje tą dyszkę jak najbardziej. Mimo, że cena duża. Moi drodzy, nasza kochana Amber, pirotechniczka, dostała skin. Amber de la Vega, wow! Spójrzcie, jak ona się prezentuje. Ma kozackiego Fire Sworda, tak możemy to nazwać. Przetestujmy ją.
Za żeński odpowiednik Zorro musimy dać 149 gemów. Podstawowy atak nie różni się niestety. Nie różni się niestety od zwykłej Amber. Szkoda, że ten ogień nie jest na przykład koloru czerwonego. Rzućmy teraz ulta. Leci jakiś dzbanek, ale chyba dzbaneczek już się różni. Gadżet dajmy i podpalmy naszą benzynę. Chciałem powiedzieć trawkę, też jestem dobry. Co mogę powiedzieć w skali od 1 do 10? Za wygląd i za pomysłowość i za animację postaci, która stoi w lobby, daje dychę. No ale niestety ataki niczym się nie różnią i to jest mega smutne. 149 gemów, cena duża, no ale mogłyby te ataki się troszeczkę różnić. Dobra, niestety daje 9. Serge dostał też nowy skin i to jest zrób to sam Serge. Jest to Serge zbudowany z kartonu. Wygląda przekomicznie. Jestem ciekaw, jak wyglądają jego kolejne ewolucje, więc za chwileczkę sobie to sprawdzimy. I jest to najtańszy skin, ponieważ kosztuje tylko 49 gemów. Pomysł na skin jak najbardziej na propsie. Animacja podstawowego ataku jest nowa. On strzela chyba butelkami. Ewolucja. Czy nam się skin zmienił? Czy on się nie zmienia, tylko... po prostu jego zasięg ataku się zmienia. Sprawdźmy, czy się zmieni. Ja chyba nie widzę różnicy, ale mogę się mylić. Jeszcze raz. Powiem tak. Chyba się zmienił. Nie wiem. Spauzujcie sobie film i sobie sprawdźcie, bo ja raczej różnicy tego kartonowego stworka nie widzę. A nie! Jednak ma skrzydełka. Skrzydełka mu wyrosły i ma inny mieczyk. Przepraszam. Jednak ten skin jest aktywny. Atak też jest podstawowy inny, więc jak najbardziej spoko. Cenka jak najbardziej spoko. Daje mu dyszkę. Dlaczego by nie? Moi kochani, moja kochana Nita, moja ulubienica, dostała wariant srebrny i złoty. Wow! Powiem wam szczerze, że nie mogłem się doczekać, aż Nita będzie miała złotego niedźwiadka. I to chyba będzie postać, którą od razu sobie kupię za golda. Mimo, że Nita już taka nie jest dobra. Bo są już lepsze postaci od niej. No ale spójrzcie na tego niedźwiedzia. Jak on wygląda. No to jest po prostu totalny szef. To jest po prostu totalny szef. No tutaj w skali od 1 do 10 nie ma co gadać. Dyszka jak najbardziej. O, takiego niedźwiedzia każdy chciałby mieć w swojej kolekcji. Jin oczywiście też dostał złoty i srebrny wariant. Spójrzmy, jak on wygląda. Złoty wariancik. No... normalnie, normalnie. Atak niczym się nie różni niestety, jak to w przypadku Jina. Dajemy sobie ulta, przyciągnął. Mógłby ten chociaż atak być taki, wiecie, pozłacany, nie? Jak dajemy już tyle pieniążków za złotego skina. W skali od 1 do 10 oczywiście, że 10. Tak wygląda złoty wariant, a tak wygląda srebrny wariant. No i moi kochani, ogóreczek, Spike, kaktusik dostał srebrny skin, szef totalny i złoty Spike. Nie no, to trzeba wypróbować. No i teraz będę miał dylemat, na co przeznaczyć golda, czy na złotego Spike'a, spójrzcie jak on się przekozacko mieni, i ja dziękuję, czy na złotą Nitę, no nie wiem, nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co wolelibyście kupić pierw, Nitę czy Spike'a. Ten i ten skin jest kozacki, mimo że ma podstawowe ataki, no ale Golden Boy to Golden Boy, co nie? Wow, moi drodzy, dużo skinów w tym sezonie, same kozaki. Mega się jaram, już nie mogę się ich doczekać i z pewnością z JJ-ką o nie jeden skin zawalczymy w serii Win równa się skin. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tej serii, no to klikaj w link, który znajduje się w opisie i zasubskrybuj kanał JJ-ki. Tam zawsze walczymy o jakieś nowe skiny, które pojawią się w sklepie. Moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszych nowości. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, 10 tysięcy łapek i wlatuje jutro odcinek, gdzie testujemy nowego zadymiarza. Pamiętajcie, jeżeli będziecie kupowali jakieś skiny, nie zapomnijcie wpisać kodu FARAL, albo wystarczy, że klikniecie w link, który znajduje się w opisie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!